zobaczymy graciorę i się zajmiemy tym, co lubimy najbardziej. Ługi. O, dzień dobry. No, jesteśmy tutaj na murawach. Pierwszy kadr dzisiejszego poranka. Obawiam się, że przy tej całej sesji i planowanych kilku dniach focenia na murawach ten jeden dzień będzie z jako takim światłem. Z tego, co widać, to jutro i pojutrze ma padać, więc będziemy korzystać maksymalnie z tego czasu, który nam tutaj pogoda otworzyła. Pierwszy kadr. Możemy zobaczyć sobie, jak to wygląda. Kurde. Dobra, pierwszy kadr jest taki. Bardzo pięknie. Kapliczka w świetle wschodzącego słońca. Pięć ekspozycji. O różnym czasie, coś z tego wybierzemy. O, jak proszę, jak bardzo ładnie. Może niekoniecznie potrzebujemy aż 5 ekspozycji. Piękny wschód słońca tam widzimy. F11. No, prawie 1,5 sekundy. Ostrzymy na kapliczkę. Szkoda, że mamy takie światło, jakie jest. Spróbujemy się potem tam przesunąć do tej kapliczki. Coś. Większy obiektyw. A spróbujemy z tym Olympusem. Rzekomo mówią, że razy dwa. Czy to prawda? Traku. Się pogoda uspokoiła, ale tak, taki młyn spróbujemy zrobić, bardzo charakterystyczny, z takich młynów kilka jest tutaj w okolicy, ale niestety jest godzina tuż przed południem, to nie jest może pora na zdjęcia. Ale jak już tu jesteśmy, to spróbujemy się
chociaż kilka fotek. Statyw nie jest nam potrzebny, ale spowalnia nasze ruchy trochę. Jakoś tak wtedy jest nam lepiej, takie fotki wyłażą. O, tablica przeszkadza, będzie trzeba ją chyba wyjąć w postprodukcji. Nieba nie mamy, no kawałek tam niebieskiego, niebieskiej chmury na górze. Może byłoby lepiej ominąć tą tablicę i zrobić to szerokim kątem. Jeszcze zerkniemy, co my mamy tam za rogiem. Zawsze lepiej jest sobie... No chyba ta perspektywa jest fajniejsza. Przesuniemy sobie nasze graciory. Jeszcze jedno ujęcie. Czy ekspozycję. I kawałek młyna. O, pięknie. Jesteśmy w takim fajnym miejscu, gdzie mamy chmury burzowe i focimy na Morawach. Piękną aleję kasztanową z takimi różnymi strukturami. Bardzo ładny kolor, światło się przebija przez chmury. Wyjmiemy sobie chyba jakiś ciut, obiektyw ciutkę szerszy. Tu mamy 100-400. To jest obiektyw, który najbardziej się tutaj sprawdza w wyłuskiwaniu różnego rodzaju faktur i kształtów, kolorów. Bardzo fajne światło się zaczyna robić, takie nietypowe w związku z, że idzie burza. Fajne takie smugi idą z nieba, boczne.
już tak ładnie oświetlone. Bardzo ładny obrazek. Mnie się podoba. Może podzielimy go tak na format nie klasycznie trójpodziałem, tylko w połowie horyzontu wytniemy. Wyjątkowo. Bardzo ładnie. Tym razem jedna ekspozycja, sobie powyciągamy różne rzeczy. Tak, jest poprawnie. Dobra. Popróbować różnych sposobów na takie zdjęcia. Thank you.